poznawanie siebie to nie tylko czas, który spędzasz na medytacji, na lekturze, na ćwiczeniach. Poznawanie siebie to także poznawanie siebie w okolicznościach, w których się znajdujesz. W miejscu, w którym stoisz, w miejscu, w którym przebywasz, w okolicy. To poznawanie też miasta. Miasto jest, można powiedzieć, twoją projekcją. Wchodząc w miasto, poznajesz nie tylko samego siebie, ale też przestrzeń, która jest wokoło. Za mną jest Śródka. Śródka jest miejscem, które się bardzo dynamicznie rozwija. I kiedy przechodzi się w Poznaniu, najpierw przez rynek, potem idziesz przez most, potem idziesz na Ostrów Tumski i przez piękny most, na którym są przyczepione kłódki, wchodzisz na Śródkę, to jeszcze ta przestrzeń parę lat temu była szara, była zniszczona, a teraz się odradza. Odradza się w taki sam sposób, jak umysł, jak serce, jak dusza człowieka, który postanawia zejść w siebie, rozpoznać siebie, przyjrzeć się samemu sobie. Dlatego zachęcam Was do tego, żebyście nie tylko poznawali samego siebie tu i nie tylko poznawali samego siebie tu, ale też w przestrzeni, w której żyjecie, w której dorastacie, w której uczycie się, w której pracujecie. Miasto jest częścią Was. Widzimy się w Poznaniu. Cześć.